Witam bardzo serdecznie. Oczywiście z tej strony kl 209 Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych poradach ogrodniczych KLA. Dziś oczywiście kolejny przegląd, z cyklu oczywiście rośliny, oczywiście domowe, tego typu, jak mniej więcej widzimy, tu dostanę oczywiście sezonki Agawy. Eee, też niby mam dostać Agawę zielono-żółtą, taki dosyć dziwny gatunek. Yy, która oczywiście pochodzi z Kostaryki, z Kostaryki będzie przywieziona, ale to pewnie ją dostanę na pewno yy, teraz jakoś tak pod koniec grudnia, w grudniu powinien ją dostać i bodajże na marzec yy, powinienem dostać sazonki, także taka zielono-żółta, niespotykana agawa to też niedługo do mnie dołączy. Wkrótce dziś taki jakby to powiedzieć przegląd. Yy. Taki przegląd, że no wiadomo, niestety moje y, trzy aloesy, niestety padły, bo z tego co czytałem, to niby aloesów się nie podlewa, ale no niestety podlałem i niestety to był błąd, bo aloesów się do ziemi, do kaktusów się nie powinno podlewać. Jeżeli chodzi oczywiście o Agawę, ta agawa, agawa może mieć lekko wilgotną e, ziemię. To tak, może być, tak? Oczywiście może być. Jeżeli chodzi o puncję, tu mamy oczywiście e, suche podłoże. Dobrze jest na razie, chociaż jest ta e, końcówka jest dosyć miękka. Nie wiem czy była podlewana, czy jak, nie mam pojęcia. I tu drugie też jest. nie mam pojęcia szczerze mówiąc, dlaczego oni są takie giętkie te opuncje, ale to płatne. No niestety też jest taka yy, zła wiadomość, że niestety moja gwiazda niestety pada. Co jest oczywiście moją winą niestety. To nie jest wina oczywiście zielonego pogotowia. To nie jest yy, wina zielonego pogotowia, tylko po prostu to jest yy, za dużo, za dużo po prostu yy, za dużo po prostu yy, podlewania i za dużo po prostu nawozu. Nawóz powinno się dawać raz na miesiąc, raz tam na jakiś czas, ale no niestety ja przedłużyłem. I dałem tylko raz na miesiąc, a w drugi miesiąc, no niestety, nawozu nie dałem. I teraz widzimy skutki, co się dzieje z tą moją mm, gwiazdą bytlejemską. Nie wiem, czy ją się da uratować. Nie wiadomo, bo jak widzimy, liście. Eee, tu oczywiście Wam pokażę liście. Zobaczcie, liście po prostu opadają. Eee, tu jest oczywiście suche. Nie wiem, może wypuści, może nie zobaczymy. Jeśli się nie da uratować, to niestety będzie musiało iść na kompost. No niestety, no, czasami tak jest, nie? że jak się przesadzi, z, yy, przesadzi się z podlewaniem, to i potrzeba i wody, i i też tego nawozu ale to niestety nie było wyjścia bo było po prostu tak ciepło w mieszkaniu że naprawdę gwiazda potrzebowała bardzo dużo ilości wody i w ogóle tu tak samo amaryllis czy też inne rzeczy tu na przykład te dwie roślinki tu też były też e, jak to się mówi tu też były też tak samo e, S2, jak tu mniej więcej widzimy i niestety też padły tu też te 3, raz, dwa i trzy padły tu jeszcze jeden został, mam nadzieję, że się utrzyma ale z dobrych wieści jest takie coś, że moja pachira bardzo ładnie kwitnie, no nie kwitnie, rośnie, przepraszam to, jak widzimy, mamy nowe nowe listki Zobaczcie, tu już kolejne wychodzą elegancko. To akurat z tą uprawą mi się bardzo udało. Niestety mamy też złe wieści. Moja palma hamedora. Zobaczcie, co się z nią dzieje. Prawdopodobnie była zraszana. Nie wiadomo, kto ją zraszał. Może mama, mo może moja, ma moja mama, może, może ktoś tam z mojej rodziny. Ktoś ją zraszał. I niestety hamedora doznała właśnie takiego czegoś. To jest właśnie skutek zraszania. Mniej więcej też drugi problem może być taki, że yy, palma, jak widzimy, ta Hamedora, ona może mieć jakieś szkodniki czy cokolwiek, i niestety ma. Teraz? Mm. Tak, szkodniki ma. Szkodniki ma, mogą mieć szkodniki pod spodem, cokolwiek. Nie wiadomo czemu. Albo po prostu to jest jakaś ziemia, inna ziemia. Nie wiem, czy to jest przesadzona, czy jak. Nie mam pojęcia, czy to była ze sklepu, czy jak. Czy to było już kupne, ale widzimy, że ma dosyć dużo pasużytów. Powinien się zastanawiać, jak ja to widzę, że ma tyle pasużytów, tak dalej. Ja to oczywiście tutaj zadam Ten no zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie na razie. Jedynie co muszę oczywiście tu zrobić, to oczywiście urwać to. Momencik, bo no, troszkę roślinka boli, ale to nic, damy radę. Chcemy po prostu, żeby yy, roślina, ta, ta hamedora, była zdrowa. Żeby ta hamedora była zdrowa. Tu mam oczywiście kolejne listki. Przepraszam, że tak kamerę przesuwam, ale... Eee, po prostu mam, je, muszę jedną ręką oczywiście trzymać i niestety... O, teraz. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Teraz już chyba trochę lepiej wygląda ta Hamedora. Tak tu przejrzę, tylko tak na oku. Dobrze, jest chyba dobrze, bo to samo się działo z Areką, że była zraszana. Tu oczywiście są korzenie i nie chcieliśmy, żeby to tak Wiem, wiem co możemy dać. Damy tego tu przepuszczalnego podłoża. Tak, troszeczkę, bo to jest tam taka ziemia. E, jakiejś innej rośliny. Tak, tu chcemy ją zabezpieczyć. Damy jej troszeczkę jeszcze więcej. Ok. No jest dobrze. Będzie taka zmieszana bardziej. I przede wszystkim ta ziemia ona powoduje to, że wchłonie tą całą ilość nadmiaru wody. Będzie to samo. Zobaczmy jak tam to. To będzie jeszcze trochę trzeba będzie podać i przesadzić. Ale na razie tego nie będę robił. Ale pachira piękna, prawda? Prawda. Taki jest oczywiście przegląd Ech, opuncja no wiadomo jak wygląda storoczek oczywiście przesadzony yy, Tu mamy też chyba nawet ten mój fiołek afrykański trzyma, bo bardzo dobrze się trzyma, bo naprawdę się bardzo cieszę, że ten fiołek afrykański trzyma bo z tego względu, że yy, Podlewam po podstawką i zobaczcie, praktycznie ziemi, pleśni nie ma. A nie może jest trochę. Ale to tam nie ma znaczenia. Bo ja podlewam podstawką, także tu aż tak dużo tej pleśni nie ma, zobaczcie. Praktycznie aż tak ziemi dosyć tej pleśni nie ma, bo można ją oczywiście zmieszać. Nie ma aż tak tyle chyba. Teraz sprawdzę. Nie, liście są zdrowe. E, aha, bo ja tu dałem nawozu. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, dobra, dobra. To już się chyba wszystko zgadza. Dlatego powstała pleśń, bo ja dałem nawóz. Potyczki dałem. Aha, no właśnie. I już nie ma wody. I tu ma sucho. Też będzie trzeba podać. Oczywiście przekwitnięte kwiaty e, jak najbardziej obrywamy. Bo to jest oczywiście podstawa że przekwitną te kwiaty trzeba po prostu yy, tu oczywiście to też chyba możemy oberwać, jeszcze dziś czekam na przesyłkę z reklamacji od hurtowni Bogdan Królik oczywiście serdecznie, oczywiście tą hurtownię polecam, bo naprawdę warto jak coś się nie uda, czy coś, to zawsze mogą zaakceptować i wysłać na poprawkę. Bardzo oczywiście serdecznie oczywiście dziękuję tej hurtowni ogrodniczej Bogdan Królik. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnym czy czegoś tam innego, to oczywiście zapraszam oczywiście do nich. Warto, bo zawsze warto, tak? Można dużo rzeczy się też kupić. Chyba to by było, jeśli chodzi o ten przegląd, to by było chyba wszystko. Palmy, pachirę. Tu mamy też tego fikusa, o dziwo się dziwię, że fikus ma się lepiej niż właśnie y, palma hamedora, dosyć to jest ciekawe, prawda? Tu mamy oczywiście wodę, którą ja podlewam, o właśnie jeszcze chciałem wam pokazać to winogrono jak tam się niewa. Ba. bardzo dobrze się nieba, nie wiem co to jest, czekaj, teraz sprawdzę, aha to jest od piasku chyba, nie wiem. Czekaj, tutaj przyzmocnimy, okej, okay. tutaj, dobra, na razie to jeszcze się aż tak, jak widzimy się, nie tego, tu mamy oczywiście cebulę, która musiała niestety wyschnąć, to jest oczywiście od Amaryllis, Amarylis mamy jeszcze jedną cebulkę, to tam muszę ją do porządku doprowadzić, a tu jeszcze tak na sam koniec wam pokażę moje sadzonki mandarynki i tu oczywiście wam ten na sam koniec pokażę jak moja tu ta domowa mandarynka kwitnie po dodaniu nawozu ze skórek od mandarynek, co zrobiłem oczywiście ten nawóz na zimę. No i zobaczcie, kwitnie, prawda? Pomaga. Tu kwitnie, tam kwitło. Też oczywiście tu z tej strony kwitnie. Boczcie, pięknie wygląda. Yy, mandarynka duża, dosyć spora. Jeśli oczywiście ktoś, jest, yy, ktoś oczywiście jest zainteresowany nazwą, to ona mniej więcej się tak nazywa. Troszkę ten, może w biedronce. Nie, 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 zawsze w biedronce były przeseny mandarynek właśnie takich dużych. Kto kto wie, czy w tym roku, czy w czerwcu, czy przed czerwcem, koniec maja. Nie będzie jakaś promocja, i nie kupię drugiej takiej mandarynki. Co będzie taka duża, mniej więcej jak ta. Także, oczywiście, drodzy widzowie, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o przegląd, oczywiście z grudnia, oczywiście przepraszam, że taki długi ten przegląd, oczywiście był. Tu oczywiście mamy jeszcze tego e, ALESA, co chciałem wam pokazać. Guława, tak dalej. E, kolejna mandarynka i oczywiście kiwi, które kiełkuję. Także to by było na tyle, jeśli chodzi oczywiście o ten materiał, także e, zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał się podobał, no i oczywiście do zostawienia do subskrypcji, jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco i nie zapomnijcie też o łapki, łapkę do góry, jeśli się, oczywiście materiał się Wam spodobał, także tym miłym oczywiście akcentem praktycznym ujęcia kwitnienia mandarynki zakończę, także to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten materiał, dziękuję oczywiście za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów, myślę, że w przyszłym tygodniu, albo za dwa tygodnie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, także dziękuję i do następnych materiałów ogrodniczych, do następnych porad ogrodniczych KLA, także dziękuję i do zobaczenia.